Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym zajmiemy się odpaleniem tego złoma. Trzeba będzie wreszcie się za niego zabrać. Mianowicie spróbujemy w dzisiejszym odcineczku go zapalić. Jest to silnik ze złomu. Stan nieznany. Ilość kuni nieznana. Będzie kopcić czy nie będzie kopcić? Też tego nie wiemy. Zobaczymy, czy to w ogóle zapali. Instalacje, nieinstalacje mamy w ten sposób. Mianowicie coś takiego. Postaram się coś tutaj zdrutować. Jakaś cewka tak samo tutaj jest. Jakoś to tutaj zdrutujemy, dołożymy moduł zapłonowy. Jakoś to tam zmasujemy. I spróbujemy, czy w ogóle iskra będzie. Bo nie wiadomo, czy świeca jeszcze dobra jest. Dorwałem też coś takiego. Taki potężny wydech. No, żeby było trochę ciszej. Dzisiaj niedziela. Żeby było troszeczkę ciszej. Też jakoś to tutaj przydrutujemy. Co do zbiornika paliwa. To zbiornik paliwa na chwilę obecną będzie taki. Do odpalenia to wystarczy. Czyli zamontujemy tutaj tylko szczykawkę. Linka gazu jakaś jest. Więc będziemy ewentualnie targać ręcznie. A jak odpali, no to w przyszłych odcineczkach różne testy i doświadczenia. Nie uważam się za jakiegoś naukowca, nie uważam się za specjalistę, jakiegoś mechanika. Mam sporo takich różnych ciekawych tematów. Mianowicie, no pasuje to wszystko przetestować, czy to będzie działać, czy będzie to tak jak na internetach piszą. Jak i mam też swoich parę różnych modyfikacji w głowie, które muszę gdzieś to przetestować, bo normalnie po nocach spać nie mogę. Człowiek się zastanawia, czy to ma prawo działać, czy nie. Mamy jednostkę testową, więc to przetestujemy. Pewnie się zastanawiacie, co to jest za silnik. Jest to jakiś Chińczyk o pojemności 50. A dokładnie zaraz będziecie mi pisać. Nie wiem, będą mnie krytykować, bo to nie ma 50, tylko ma 49. Gaźnik też jakiś tam jest, jakieś tutaj ssanie. No cóż, no, silnik jest w miarę kompletny. Co dostaną, tak jak już mówiłem wam wcześniej, nie wiem. Dobra, koniec z pierdzieleniem tutaj głupot. Bierzmy się do roboty. Pierwsze, czym się zajmiemy, znajdźmy jakiś moduł zapłonowy. Coś mi się to nie podoba. Kurde, nie jest ok. Nie jest ok. Brakuje jednego pudełka. To jest pudełko całe zacisków, pudełko całe gaźników. Jeszcze miałem całe pudełko. Kurna, no. Tak jest, jak się ponad pół roku nie robi. No dobra, coś znalazłem. Gdzieś leży z 40 modułów i nie wiem, gdzie to kurde jest położone, przełożone. Może znajdę kiedy, jak zrobię porządek. Tu mam jakiś z 2 suwa, ale to jest na prąd stały. Lecz z niego wykorzystałem przynajmniej te piny, kostki. Chociaż nie, powinny być ok, piny. Więc wykorzystamy z niego kostkę. Tu mamy 2 moduły od Chińczyków. Któryś pewnie będzie sprawny. Dobra, i pasuje to łatać, bo znowu braknie dnia. Miała być szybka akcja, miał być szybki, fajny odcinek, a się okaże, że będę cały dzień go kręcił. Dobra, bierzemy się do roboty. No dobra, i teraz tak. Tu jest gruby kabel czerwony. Od rozrusznika nam on jest niepotrzebny. Potem tu taka kostka, bardziej z boku wychodzi. To jest odczujnik odbiegów. To też nam nie będzie potrzebne. I potem następne jest taka kostka, co wychodzi teoretycznie tutaj, jak można powiedzieć, że w tym miejscu. O, gruby kabel, przeważnie żółty, 2 żółte albo żółty i biały, czerwono-czarny, biało-niebieski, zielony. To nas interesuje. Interesują nas te kable.
głównie z silnika 2-3 kable. Tyle nam wystarczy do szczęścia, czyli zielony, niebiesko-biały i czerwono-czarny. Chyba że macie silnik na prąd stały, to wtedy wystarczy tylko dwa kable, żeby silnik działał. Dobra, zastrugamy to. No i trzy kable mamy zastrugane. Te tutaj można byłoby oddzielić, żeby nie kopnęło nic. To już będzie prąd. Dobra. Teraz zajmijmy się modułem zapalnym. Jak wiecie, że z silnika nas interesują tylko trzy kable, to teraz zajmijmy się tym tu. Będzie nas interesować ten. Ewentualnie schematy podpięcia, no to na pewno znajdziecie sobie na internecie, ewentualnie macie link na dole w opisie pod filmem. Nie będę wam za bardzo tłumaczył, który pin do czego, bo to jest naprawdę proste. Ewentualnie wkleję wam teraz na ekranie, jak ja będę to podpinał. Tak, żeby nie przedłużać tego niepotrzebnie odcinka, już to powtarzałem na filmikach na kanale bardzo dużo razy. Więc no. Tyle. Ja sobie naoszczę, znaczy naoszczę, na obiorę z kabla, z izolacji. Momencik, jeszcze zapomniałem o dwóch kablach powiedzieć. Mianowicie o kablach od cewki zapłonowej. Tak samo dwa kable. Ja tu mam kawałki, to też je wezmę o skrobie. Z izolacji. No i dobra, i teraz pasuje to połączyć wszystko. Te śmieci. Dobra. Połączymy pierw tu te kabelki. Teraz włączę masę. Masę od silnika, masę od modułu z masą od cewki. Kwestia teraz taka, czy zmasowany jest silnik jeszcze. To mnie teraz interesuje. Bo nie wiem, czy silnik jest zmasowany. To jest jeszcze, podłączyłem dodatkową masę silnika. Czyli silnik, masa silnika jest połączona z masą od instalacji, to teraz wam podpinałem. I teraz kolorami. Z silnika wychodzi niebiesko-biały. To podepniemy z miejscem, gdzie jest na module niebiesko-biały. Pyk. Czerwono-czarny z czerwono-czarnym. Pyk. Nie mam taki żółto-czarny z żółto-czarnym. Chyba dobrze. Chyba dobrze jest podpięte. Dobra. Chyba jest. Chyba jest. Dobra, odepniemy teraz świecę. Kręcimy ją. I sprawdzimy, czy w ogóle iskra jest. Oby była, bo nie chce mi się szukać. Uwaga. Kopię jak nie wiem co. Mam nadzieję, że widać. Iskra potężna. Możemy zakręcić. I zajmiemy się gaźnikiem. Nie bez przesady. Pyk. Dobra, zajmiemy się teraz gaźnikiem. No niestety ja go od razu chyba odkręcę, ze względu takiego, że obstawiam, że tam stare paliwo będzie w środku i pewnie będą dysze przytkane. Nie chcę was zanudzać potem z procedurą odpalania, czyli 60 razy kopać. Więc od razu go wyczyszczę.
Mamy tą bestię, potężny gaźnik. Ja pierdzielę, co za monstrum. O-ring jeszcze może by... No nie, no o-ring już jest wygnieciony. Może znajdę taki o-ring, bo będzie zaraz lewe powietrze ciągło i nie będzie to pracować tak jak powinno. Przygotujmy sobie stanowisko. Piękne spodenki. Piękne spodenki. Dajmy to tu monstrum. Nie będę tu chyba kopułki ściągał, czy będę? Pasuje, bo tam dysza będzie i tak przeszkadzać. I to się uda odkręcić. O kurde! Co jest? Zamarzło! O jasny glin! No zamarzło, no! Jasny pieron! Dejże mi to coś. Dejże mi to coś. Dobra, ciul! Nie ściągamy góry na razie. Szkoda czasu mordowania się kombinacji. Ewentualnie później to się ogarnie. Odkręćmy pływak. Sprawdźmy, jak to tam wygląda. Pod spodem. Cyk, 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 cyk. Pyk, jedna śrubeczka. Jeszcze drugą kręć. Pieronie. Cyk, cyk, cyk. Druga. W gaźniku sucho, więc jest plus. O jasny pieron, nie problem. Jest problem. Uszczelka twarda jak kamień. Będzie się paliwo lało. Jasny gwin, no. Ale obniżymy poziom paliwa w komorze pływakowej i może będzie... Obniżymy poziom paliwa w komorze pływakowej, bo uszczelka nie trzyma. Jest... twarde kamień. Da się to łatwo zrobić, jak macie uszczelkę twardą i nie macie jakiejś wydziwianej, no to da się tutaj zwykłego o-ringa zamontować. Ja tak przeważnie robię, że kupuję o-ringi na wymiar, na grubość i mniej więcej takie większe. No i sobie dopasowuję z o-ringów takie uszczelki tu. Szkoda kupować, kurde, typowo pod ten gaźnik za jakieś tam 5 zł, że za ile, jak można za 30 groszy o-ringa kupić. Albo za 10-15 groszy o-ringa i to samo będzie. Niżej poziom paliwa w komorze. Reguluje się to tutaj tą blaszką. Odginając, przyginając. Ja tu sobie przereguluję to. Tak. Na razie jest pół gaźnika paliwa, a mi nie potrzeba tyle. Ups! Coś się wydarzyło. Aha, dobra. Wyskoczył mi ten. Wyskoczył mi bolczyk. Delikatnie sobie zrobimy tak. W gaźniku pełno jakiegoś syfku jest, ale... Odkręcę tą dyszę, bo zaraz się okaże, że wszystko jest czyściutkie. I nie trzeba będzie za bardzo czyścić. A wtedy się ucieszę, bo... Ni roboty! A tu mam jakiś śrubowy krętak. Uwaga i... O ja pierdzielak, fajnie dokręcone. To mi się podoba. Uwaga, sprawdzamy. Pięknie, czyściutko. Jasny pieron, chyba pierwszy motor, jaki tutaj mam z niezawaloną dyszą. Dobra, odkręcimy teraz główną, całą, kompletną. Jeszcze dla pewności, ale... Ale coś obstawiam, że będzie chyba glancuś cycuś. Miód malina. Uwaga i... Jasny pierak, fajnie dokręcony, no. Uwaga i... Chwila prawdy. Uwaga, moim okiem sprawdzę. A! Na miksie, jak są te dziurki tutaj do napowietrzania tej dyszy. Do miksowania tego paliwa, można powiedzieć, no to one są przetkane. Ale zaraz je przetkamy, a nie trzeba będzie chyba kompresora. Zrobimy, pokażę wam to tak bardziej januszowym sposobem. Czyli zwykła szczotka drucianka. Drucik ze szczotki drucianki. I trzeba to po prostu poprzetykać. Cyk. Cyk.
Cyk. Cyk. Jeszcze tutaj poprawimy raz, żeby było dla pewności. No te dziurki są naprawdę malutkie, więc one się łatwo zapychają, a potem jest paliwo kiepsko rozpylone i motor kitowo chodzi. No dobra, przetkane. Idę na kompresor, dmuchnę to jeszcze. Robię tylko psyk, psyk, psyk i będzie ok. Więc widzimy się za chwilę. No dobra, gaźnik też psyknąłem parę razy. Zakładamy dyszę, dokręcamy. I jest gotowe. Tego naprawdę nie trzeba mocno dokręcać. Przeważnie ludzie to tam dowalają. Poskładane, poskładane. Jeszcze się zastanawiam nad tą uszczelką. Ona jest twarda jak kamień. Idę poszukać jakiegoś cieniusieńkiego o-ringa, może coś tutaj dopasuje. Więc trzeba poczekać chwilę. Zaraz może coś znajdę. Mam moje pudełeczko z o-ringami, ale mamy problem, bo jestem za dobry. Jestem za dobry. Wyrozdawałem wszystkie. Nie mam. Kurna no. Nie mam już o-ringa. Zobaczmy, czy tego o-ringa dopasuje. O jasny pierun, jaki twardy. Tak jest, no. Po pewnym czasie wszystko się nadaje do wymiany. Nawet to już nie jest nawet okrągłe, tylko kwadratowe się zrobiło. Zobaczmy, czy coś dopasujemy. Kurde, chyba się skończyły. Jasny gwint. Nie, ja mam dzisiaj chyba pecha. Jak chcę odpalić, to ja mam pech. A jasne pierun, no. Mam tu coś takiego. Jest trochę mały. Ale się go naciągnie i pasuje. Wystaje czy nie wystaje? Wystaje. Yeah! I mamy już coś. Tego zostawmy. O-ring jakiegoś mamy. Tutaj wymienionego. Tylko teraz jest problem z komorą pływakową. No spróbuję coś dobrać do tego, bo gaźnik jest po skosie, nie jest na płasko, tylko delikatnie jest po skosie i będzie się paliwo wylewać. Może znajdę jakiegoś cienkiego, żeby tutaj dociąć. No nie wiem, zobaczymy. Jeszcze, kurde, no będzie chwila walki z tym. No i niestety, nie znalazłem. Trzeba niestety będzie zrobić tak, że paliwo nasiąknie w tą gumę. Guma spuchnie i się doszczelni to wszystko, więc bądźmy dobrej myśli, że to tak będzie. Ale do odpalenia, no, do odpalenia powinno starczyć może. No nie wiem, zobaczymy. Ewentualnie będzie pożar. Malutki. Tryb cichy się na grzechotce chyba załączył. Bo nie grzechota. Kończy się pierun pewnie. Lekko dociągniemy. Nie ma co. Na siłę. O-ring ma zrobić robotę. A nie mamy wygiąć te łapki, bo wtedy jest problem. Dobra. Co nam zostanie? Trzeba będzie dokręcić tu jakiegoś druta albo coś. I do tego dochycić nasz zbiornik paliwa. Patrzcie na to. Ja jestem specjalista. Widzieli? Jakie druciki, jakie wężyki, jakieś kurde co. Patrzcie. Trzymo się. Akurat znalazłem taki kawałeczek w śmieciach. Widzicie, no nie ma co śmieci wywalać. No. Czasami się mogą przydać. Będzie siedzieć. O. Trzyma się fajnie mocno. Więc na zbiornik paliwa już mamy. Dobra, iskra jest, zbiornik paliwa jest. Wydech się zaraz zamontuje, podwiąże się na drucie. Będzie ok. Dobra, wynosimy sprzęta. I próbujmy go palić. Podsumowanie tego dzisiejszego odcinka. Czy to odpoli, czy nie odpoli? Oto jest pytanie.
O pieł, robary. Pieł jest tu nieforemny. Jest kawał złomu. Dobra, montujemy ten wydech. No jest fajnie. Może nie trzeba będzie przykręcać tego wydechu bardziej. Chyba nie powinno się upieprzyć do odpalenia. Może z drgania wejść. No dobra, nalejemy trochę paliwa. Niestety paliwo mam urobione z olejem do piły. Na razie czystego nie mam, więc będzie tak, a nie inaczej. Do odpalenia to powinno styknąć. Będzie trochę przykapsać pewnie. A nie wiadomo też, w jakim stanie jest silnik. Olej jakiś tam w środku widzę, że jest. Lejmy do maszyny. Paliwa jak widać troszkę jest, o dziwo nie kapie, o dziwo jest szczelne, ale to obniżyłem poziom paliwa w komorze pływakowej, więc dlatego prawdopodobnie też tak jest, że się nie wylewa. Tyle wystarczy do odpalenia. Dobra, spróbujmy to odpalać. Ssanie. Jak ma zapalić, jak się kable dotykają. Jedne, drugi. Trzeba to trochę inaczej zrobić. Iskry nie będzie. Tak będziemy robić, to iskry nie będzie. Tak. Perełka. Nie no, kable się dotykały, tak to pewnie by odpaliło strzała. Nie no, jest maszyna. Czyli jednak ze złomu perełkę można dorwać. Następne co sprawdzimy, to sprawdzimy spalanie. Bo jak widzę, co jak co, ale pieron ciągnie. Wyłączymy całkowicie stanie. Pieron poli tego paliwa. Dajmy mu trochę. Dajmy mu trochę. Jest część.
co? Ściemniaczku? Jest dobry sprzęt? Jest dobry sprzęt. Dobra, niech wypali paliwo. I słowa podsumowania. Operacja się udała. Jeśli się Wam podobało, koniecznie łapeczka w górę. Poczekajmy, jak wypali to wszystko. No i 7 minut już silnik chodzi, pracuje. Nie, nie, ja tego trochę nie rozumiem. Tam w komorze pływakowej za dużo paliwa nie wchodzi przecież. Straszna różnica jest na saniu i bez sania. No i pochodził. 7 minut 36 sekund. Krócie się rozgrzał, więc na pewno pomógł tam w rozpylaniu. No dobra, no tyle. Na tym odcinku spróbujemy to podwoić. No przynajmniej zobaczymy, ile on marnuje tego paliwa, czy w ogóle marnuje to paliwo na wolnych obrotach. Więc jeszcze raz, do następnego. Podobało się łapeczka w górę, nie podobało się łapeczka w dół. Jesteś nowy, możesz kanał zasubskrybować. A ja uciekam. Widzimy się niebawem w kolejnych testach. Tym razem będą dopiero ciekawe. Platformę testową mamy, więc będzie na czym testować. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!